Cześć, jestem Ola i jestem rekruterką w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Rekrutacja do Sopockiej na nowy rok akademicki rusza od 1 kwietnia. Możesz aplikować na studia pierwszego lub drugiego stopnia, na tryb stacjonarny, niestacjonarny lub online, spośród kierunków na 3 wydziałach: ekonomii i finansów, Wydział Biznesowo-Lingwistyczny lub Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki. Warunki rekrutacji u nas są bardzo proste, ponieważ o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że musisz jak najszybciej złożyć do nas komplet dokumentów rekrutacyjnych, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie. Dotyczy to również tegorocznych maturzystów, którzy po otrzymaniu upragnionej matury muszą ją uzupełnić do już wcześniej złożonych dokumentów rekrutacyjnych. A propos matury, na Sopockiej nie ma egzaminów wstępnych i nie ma u nas progów punktowych, dlatego można zdawać maturę z przedmiotów z takich, jakich się chce i na poziomie, który najbardziej Ci odpowiada. Do przyjęcia na studia do Sopockiej wystarczy zdana matura na poziomie podstawowym. Warunki te dotyczą kierunków takich jak finanse i rachunkowość, ekonomia, business and languages oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W przypadku aplikacji na kierunki takie jak architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu czy wzornictwo, kandydat dodatkowo musi przyjść na miłą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której prezentuje swoje portfolio z 4 pracami, które wykonuje na spokojnie w domu. Szczegóły dotyczące wymogów tego portfolio lub tego, jak wygląda taka rozmowa kwalifikacyjna, znajdziesz w opisie filmu. Podstawowym krokiem, jaki musisz zrobić, aby zapisać się do Sopockiej, jest założenie konta na stronie internetowej rejestracji kandydata. Po wpisaniu danych osobowych wybierasz kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne, które musisz do nas dostarczyć w ciągu 7 dni. Całą listę dokumentów, jakie musisz złożyć, znajdziesz już na swoim koncie IRK wraz ze statusem ich dostarczenia do biura rekrutacji. Do dokumentów potrzebujemy jednej fotografii o wymogach jak do dowodu osobistego, wykonanej frontem na białym tle. Jeśli masz już cały komplet dokumentów, to pozostaje tylko dostarczyć się do biura rekrutacji. Możesz wysłać je pocztą tradycyjną lub odwiedzić nas w Sopocie na wyścigach. Wtedy będziemy mieć od razu pewność, że dokumenty są złożone poprawnie, a my będziemy mogli Cię poznać. Do zobaczenia!